polityka prorodzinna jest istotnym elementem polityki państwa. Rozumie to wielu polityków, rozumie to partia wiodąca, popiera to Kościół katolicki. Wielu polityków mówi o polityce prorodzinnej, ale nie wszyscy potrafią te idee zmaterializować, a jednym z nielicznych wiodących polityków, który potrafi to zmaterializować i to na własnym podwórku, jest Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke obecnie kandyduje do Sejmu, ale nie tylko on. Na listach wyborczych aż 5 razy pojawia się nazwisko Korwin-Mikke. Są to jego 2 synowie, synowa oraz jego żona. Jest to piękny przykład polityki prorodzinnej. I chciałoby się tak zanucić, a wszyscy Polacy to jedna rodzina, szczególnie rodzina Korwin-Mikke.